Dzień dobry, chciałbym się dzisiaj dowiedzieć, czy jak będziemy mieli elektrownię jądrową, to będziemy potrzebować innych źródeł energii? Panie Adamie, co to znaczy niezależność energetyczna? Cześć Antku. Niezależność energetyczna to taki stan, w którym dostawy energii niezbędnej nam do funkcjonowania, niezbędnej naszemu krajowi do funkcjonowania, nie zależą od zjawisk nieprzewidzianych, od zjawisk przewidywalnych, od naszych sąsiadów. Jesteśmy w stanie zadbać o, to też takie jest pojęcie fachowe, swoje bezpieczeństwo energetyczne. Bezpieczeństwo, czyli stan, w którym nie ma zagrożenia. Jeżeli jeżdżę na rowerze, dbam o swoje bezpieczeństwo na różne sposoby, między innymi nosząc kask, tak? Nie dlatego, że planuję się przewrócić, tylko dlatego, że biorę pod uwagę, że to się może zdarzyć. No nie chciałbym sobie przy okazji rozbić głowy. Tak samo w systemie energetycznym, żeby zapewnić niezależność, zapewnić bezpieczeństwo energetyczne, stosujemy przeróżne środki, w tym szczególne źródła energii. Do życia energia elektryczna jest nam bardzo potrzebna. Może nam się wydawać, że jesteśmy w stanie przeżyć dzień, dwa, tydzień bez energii elektrycznej i z perspektywy zwykłego człowieka tak się może faktycznie wydawać. Jednak po pierwsze, dla prawidłowego funkcjonowania kraju ta energia jest jednak potrzebna po to, żeby działały fabryki, żeby działały szpitale, szkoły i różne inne ważne instytucje. Dlatego zasilanie jest dla nas naprawdę bardzo ważne. A skąd się bierze paliwo do elektrowni jądrowych? Paliwo jądrowe pozyskujemy z bardzo różnych krajów. Przede wszystkim musimy pozyskać uran, który służy do produkcji tego paliwa. Krajów wydobywających uran jest sporo, natomiast są wśród nich kraje bardzo stabilne, z którymi Polska utrzymuje przyjazne stosunki. Są to kraje takie jak Kanada i Australia, jedne z najstabilniejszych politycznie krajów na świecie. Elektrownie jądrowe wymagają paliwa, ale to paliwo jest bardzo szczególne. To paliwo można bardzo dobrze magazynować. Przy elektrowni jądrowej z łatwością możemy zmagazynować paliwo potrzebne jej na wiele lat pracy. Tak rzeczywiście się w wielu krajach dzieje. To dlatego, że elektrownia jądrowa, typowy duży reaktor, potrzebuje mniej więcej jednej ciężarówki paliwa rocznie. Podczas gdy na przykład elektrownia węglowa potrzebuje nawet kilku pociągów z węglem każdego dnia. Elektrownia gazowa potrzebuje bez przerwy dopływu gazu. W przypadku elektrowni jądrowej możemy sobie paliwo spakować, zmagazynować. Ono może sobie leżeć na terenie elektrowni. Możemy je kupować w różnych miejscach, zmieniać dostawcę. Dzięki temu jesteśmy bardzo niezależni od kogoś, kto mógłby na przykład zakłócić nam dostawy paliwa. Czy w takim razie wystarczyłaby nam energia z elektrowni jądrowych? To jest bardzo dobre pytanie. Nie, nie ma jednego źródła energii, które samo w sobie zapewniłoby wszystkie nasze potrzeby. Elektrownie jądrowe są bardzo przydatne w procesie uzyskiwania niezależności energetycznej, bezpieczeństwa energetycznego, ale same w sobie nie zapewnią nam dostaw energii w przewidywalnej przyszłości. Będziemy je na szczęście mogli łączyć ze źródłami odnawialnymi, które również są bardzo przyjazne środowisku i w ten sposób stworzyć z jednej strony energetykę niezależną, zapewniającą nam wysokie bezpieczeństwo, a z drugiej przyjazną środowisku, nie przyczyniającą się do globalnego ocieplenia. W energetyce, w dobrze skonstruowanym i bezpiecznym systemie jest miejsce na przeróżne źródła, które się uzupełniają. Takie jak chociażby ta niewielka elektrownia wodna, takie jak elektrownie wiatrowe, słoneczne, mniejsze, większe i także elektrownie jądrowe. Między tym nie ma żadnej sprzeczności, przeciwnie, takie źródła w systemie energetycznym doskonale się uzupełniają. Panie Adamie, dziękuję za te bardzo ciekawe informacje, a Wy widzowie zostawcie subka i łapkę w górę i widzimy się w kolejnych odcinkach Studio Atom i Gość Specjalny.